sobotę, 28 maja, o godzinie 15:15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z ministrem Lechem Falandyszem prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, witamy Pana Ministra, a teraz konkretnie z Lechem Falandyszem. Lech Falandysz, profesor prawa, autor licznych publikacji naukowych, felietonów prawnych publikowanych w tygodniku Solidarność, w Powściągliwości i Pracy. Współautor Pięciorga Dzieci, specjalista od spraw prawa karnego i kryminologii. Zajmuje się między innymi wiktymologią, czyli nauką o ofierze. Po roku 1989 Lech Falandysz był początkowo dyrektorem resortowego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, a od roku 1992 sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, od kwietnia roku 1992 zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Panie ministrze, czy Lech Wałęsa słucha swoich doradców, czy ich potrzebuje? Proszę pana, no więc może tak. Powiem na początek, że ja nie jestem doradcą Lecha Wałęsy. Ja u niego pracuję i raczej służę, jako ktoś, kto wykonuje polecenia. Ja żartobliwie mawiałem, że jestem sierżantem u prezydenta, takim, który na ochotnika wstąpił do małej armii. Także. No, ale sierżantem pana, naczelnika sił zbrojnych czy u kaprala? Więc u prezydenta, to jest tak, tak, ustawmy to w ten sposób. Natomiast wie pan, prezydent Wałęsa, serio mówiąc, słucha argumentów, oczywiście. I jeśli pan ma dobre argumenty, to on się z panem zgodzi. Jeśli pan nie ma mocnych argumentów, to niestety nie. Natomiast ja muszę przyznać uczciwie, że prezydent mi pozostawił pewną samodzielność. Tak może jak nie tyle sierżantowi, ile takiemu trochę generałowi. Powiedział, proszę pana, pan jest prawnikiem, niech pan dba o te rzeczy i za często mi głowy nie zawraca, ale oczywiście wszystkie podstawowe decyzje konsultuję z panem prezydentem. 20-79-11, 20-57-53. Macie państwo szansę dzwonić do człowieka, który ma bliski dostęp do prezydenta Rzeczpospolitej. Panie ministrze, wielu byłych przyjaciół ma za złe panu prezydentowi pewne niekonsekwencje sformułowań. Czy, jak pan uważa, czy pan prezydent jest w sensie politycznym dla pana na przykład w pełni przewidywalny? Proszę pana, no ja uważam, że prezydent jest przewidywalny, natomiast pretensje o sformułowania to mają nie tylko pewnie byli przyjaciele prezydenta, ale wielu innych ludzi, którzy albo w istocie go nie rozumieją, albo po prostu nie chcą rozumieć. Znaczy ja myślę, że interpretować wypowiedzi prezydenta jest stosunkowo łatwo pod pewnymi warunkami. Na przykład trzeba podejść życzliwie do tego, co mówi, to nie wszyscy taką postawę mają. Jeśli się chce go łapać za słówkę, prawda, to oczywiście zawsze wynik będzie negatywny. Po drugie, coś, czego często nie mówię, ale mogę chyba powiedzieć, że prezydent ma, dlaczego czasami jest nie do końca zrozumiały, że rozumieją go na przykład lepiej kobiety, ja to już mówiłem dawniej, kobiety rozumieją lepiej, ja przyznam uczciwie, że parokrotnie pytałem żonę, co też szef miał na myśli mówiąc to i to i ona mi to dość dokładnie tłumaczyła, z czego wynikało, że prezydent ma trochę takiej intuicji damskiej, którą ja definiuję jako umiejętność przewidywania niebezpieczeństwa o wiele szybciej niż przeciętny człowiek potrafi. Wielokrotnie zdarzało się, że ja nie wiedziałem, co robić, a prezydent wiedział, co robić. W tym sensie, wie pan, moja rola tam jest ograniczona i uważam, że inteligent tak zwany, taki patentowany, nie powinien zbyt wielkiego mniemania o własnych możliwościach mieć. Inteligencja, czy wykształcenie, czy wiedza, to nie wystarczy do polityki. Trzeba mieć coś więcej. Co oznacza dokładnie zasada systemu prawa stanowionego? Czy w naszym kraju każdemu, także prezydentowi, wolno wszystko, co nie jest prawem zabronione? Nie, nie zupełnie tak. Nie zupełnie tak. To znaczy, że wolno wszystko, co nie jest prawem zabronione, to jest zasada, która tyczy obywatela w państwie praworządnym. To znaczy, musi obywatel, czy musi mieć przekonanie, że władze właśnie będą obliczalne i prawa pisanego nie naruszą. Natomiast gdy chodzi o prawo władzy w stosunku do obywatela, to jest zasada odwrotna. To znaczy władzy tylko to wolno, co jest wyraźnie, na co wyraźnie jest zezwolenie, a wszystkie inne posunięcia są zakazane.
Ale relacja między władzami. No i właśnie tu powstaje problem, jaką regułę przyjąć w relacjach między władzami. Ja wielokrotnie nad tym się zastanawiałem, zważywszy, że w naszej młodej demokracji, choć mającej wielkie tradycje historyczne, ale od nowa się kształtującej, jest coś takiego, jakby każdy organ władzy, czy to nowy, czy stary, tradycyjny, szukał sobie miejsca i jest między nimi coś w rodzaju rywalizacji, często sporów. I tutaj ja nie wiem, mnie się wydaje, że wie pan, no taki sztywny legalizm, gdyby władze wedle siebie miały i go przestrzegały, no to by prowadziło do różnych kłopotów. Też nie wypada się rozpychać za bardzo, więc muszę powiedzieć szczerze, że nie wiem, wiem tylko tyle, że jest zasada na przykład wzajemnego równoważenia się i powściągania władz, więc jeśli jedna jakby idzie za daleko, to ta druga będzie ją powściągała i to się zdarza w naszej polskiej demokracji. Panie ministrze, jaki ma pan stosunek do reprywatyzacji? Dlaczego został zlikwidowany urząd ministra odpowiedzialnego przed prezydentem za te sprawy? Proszę pana, no dlaczego został zlikwidowany urząd, jest mi powiedzieć trudno, bo za czasów tej pierwszej jakby wersji kancelarii było w ogóle urzędów ministerialnych sporo, bodajże 17 stanowisk, już dokładnie nie pamiętam. Kłopot polegał na tym, że prezydent właściwie poza prawem inicjatywy ustawodawczej niewiele mógł zrobić w tym zakresie. I mógł po prostu prosić Sejm o łaskawe uchwalenie reprywatyzacji. Otóż urząd być może został zlikwidowany, natomiast jest osoba, adwokat będący podsekretarzem stanu w kancelarii prezydenta, pan Eligiusz Włodarcza, który w tych sprawach ma kontakty ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami, między innymi z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim i z przemysłowcami tegoż pana Gromana, który naszego urzędu nie zapomniał i bywa, ja się z nim też spotykam, także ten kontakt jest w tych sprawach. Wrócimy do tego wątku. 20 79 11, 20 57 53. Halo, słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, pan jest przedstawicielem oczywiście gabinetu prezydenta. Przed pewnym czasem stwierdziłem i przekonałem się, że pan prezydent jest rzecznikiem tak zwanej reprywatyzacji, jak to się dzisiaj nazywa, a ja nazywam to sprawiedliwością zwrotu tego, co zostało ludziom bezprawnie zagrabione. I od pewnego czasu, jakoś w Sejmie zaczyna się toczyć już debata na temat tego, czy to tym ludziom zwrócimy, czy to będziemy robić referendum jakieś ogólnopolskie na temat tego, czy im należy oddać to, co zostało zabrane. Chciałbym się ewentualnie wiedzieć, czy rzeczywiście nastąpiła jakaś radykalna zmiana w stosunku pana prezydenta do własności prywatnej, czy ta zmiana nie nastąpiła. Trafił pan dokładnie w wątek naszej rozmowy. Dziękuję. Kontynuujemy. Będę kontynuował. Otóż na pewno nie nastąpiła żadna zmiana. Tyle, że są trudności, o których mówiłem. To znaczy, po pierwsze, nie można wykluczyć i wydaje mi się, że do tego może dojść, że będzie stosowna inicjatywa pana prezydenta, gdy chodzi o reprywatyzację, ściślej o model reprywatyzacji. Jak państwo wiecie, są co najmniej dwa modele. Środowiska poszkodowane niegdyś są za reprywatyzacją rzeczywistą i możliwie jak najdalej idącą, co jest zrozumiałe. Z kolei koła rządowe dzisiejsze, nie dlatego pewnie, że wywodzą się z dawnego systemu, choć może dlatego, są za reprywatyzacją właściwie symboliczną, za pomocą jakichś papierów wartościowych, o wartości w dodatku nie wiadomo. I wreszcie, po trzecie, jest niebezpieczny i właściwie powiedziałbym dość naganny pomysł referendum w tej sprawie, bo przecież to jest rodzaj, ja bym powiedział, takiego oszustwa socjologicznego, bo jakże można wymagać od większości ludzi, żeby zagłosowali za zwrotem, prawda, majątku dawnym obszarnikom czy dawnym fabrykantom. Panie ministrze. Nie, żeby zakończyć, powiem tyle tylko, że niewykluczone, że inicjatywa prezydencka właśnie będąca rodzajem złotego środka się pojawi. Być może jest potrzebna. W Warszawie sprzedaż nieruchomości blokowana jest przez sądy, niezdolne nadążyć z zakładaniem ksiąg wieczystych. Czy widzi pan pozaprawne możliwości przyspieszenia procesu reprywatyzacyjnego? Proces reprywatyzacyjny przyspieszyć pozaprawnie nie jest łatwo. To znaczy, już obecnie jest taka zasada, w niektórych resortach stosowana, że obiekty nacjonalizowane z naruszeniem prawa powinny być zwracane i są zwracane. Natomiast wie pan, to, że sądy blokują poprzez jakby zablokowanie normalnego funkcjonowania ksiąg wieczystych, to jest w ogóle inna historia, bo to powoduje, że w ogóle normalny obrót własnością, a przecież jest coś takiego jak sprzedaż, prawda, choćby wieczystego użytkowania w Warszawie,
to w ogóle jest zagrożone, bo nie ma publicznej wiary ksiąg wieczystych i czeka się rok czy półtora roku na wpis, to jest bardzo groźne zjawisko i to wreszcie trzeba udrożnić. No to nie powinno być tak, żeby tylko dobrzy adwokaci mogli... No ale sądy są niezawisłe. W jaki sposób w takim razie interweniować w tym sądzie, który od półtora roku nie załatwia po prostu spraw? Moim zdaniem trzeba stosować wszelkie możliwe naciski, to znaczy wynająć dobrego adwokata, żeby za tym chodził, tudzież uruchomić może prasę, no, naciskać wszelkimi możliwymi sposobami, legalnymi oczywiście, bo legalnych, nielegalnych nie wolno doradzać. Ale mówił pan takiej formuły, kiedyś mówiąc o śmiałości urzędowej, że tutaj możliwe są pewne formuły niekoniecznie do końca legalistyczne. Ja tego sformułowania użyłem w związku z komunalizacją gruntów czy własności i właściwie z pewną niechęcią do oddawania własności dawnym właścicielom przez obecne władze lokalne. I tu uważałem, że to jest brak śmiałości, zasłanianie się, że oto w księgach wieczystych sprawa trwa rok czy półtora roku, to jest pewien pretekst. Bo jeżeli my tak naprawdę będziemy czekali, to nic z tego nie będzie. I tutaj taki burmistrz właśnie z fantazją, który by podjął pewne ryzyko, to by A to jakiego by typu ryzyko może on podjąć? No proszę pana, no powydawałby jakieś promesy, czy jakieś pozawierałby tymczasowe umowy, czy też warunkowe umowy przyrzeczenia. No nie wiem, w każdym razie postąpiłby tak, żeby ci właściciele mieli poczucie, że coś do nich wróci. Bo ja uważam, że społeczność lokalna, czy w ogóle władza państwowa nie powinna trzymać za wielkiej własności, bo w istocie to jest dla niej często potworne uciążenie. Powinna pobierać opłatę typu podatek od nieruchomości, czy jakąś inną. 2079 11, 2057 53. Kolejne pytanie. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja mam do pana profesora takie pytanie. Jak pan profesor może się odnieść, ponieważ doskonale interpretuje wypowiedzi pana prezydenta. Powiedział pan prezydent w swoim czasie, że puści w skarpetkach tych wszystkich, którzy okradali Polskę, oczywiście za czasów PRL-u. No i później pan prezydent tłumaczy, że nie ma takich możliwości, że są organy do tego powołane i tak dalej. To budzi pewien niesmak. Dużo naobiecywał pan prezydent i niestety później się tłumaczy, że on nie ma możliwości wyegzekwowania tego typu obiecanek, jak gdyby danych społeczeństwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, no niestety sprawa rzeczywiście jest niewesoła, a owe skarpetki urosły już do rangi symbolu politycznego, prawda, co widać było na wczorajszej demonstracji. Więc rzeczywiście jest tak, że wyegzekwować odpowiedzialność sprawców tak zwanych afer gospodarczych jest niesłychanie trudno. To i na Zachodzie wiadomo, w systemach prawnych, które są o wiele sprawniejsze w systemach ścigania, gdzie ono jest naprawdę skuteczniejsze. No to zapytajmy inaczej. Też są olbrzymie kłopoty, ale prezydent w istocie nie ma żadnego przełożenia jakby na organy ścigania i przecież przypominajcie sobie państwo, że kiedyś ministrów sprawiedliwości to niemalże publicznie jakby wzywał w ostrych słowach do intensyfikowania akcji i nic z tego nie wychodzi. Zapytam tak, niestety... czy w tym kraju prezydent, czy jego kancelaria cokolwiek może, czy wszystkie deklaracje prezydenta i kancelarii są pustymi słowami, bo nie ma przełożeń? Proszę pana, no ja bym powiedział może tak, że gdybyśmy mieli ustrój prezydencki, czy prezydencko-parlamentarny, ale to znaczy taki, w którym prezydent był odpowiedzialny za rząd, tworzyłby rząd i wtedy cokolwiek rząd nie robi, jest na odpowiedzialność prezydenta, to wtedy byśmy mogli oczywiście prezydentowi stawiać zarzuty, że tego czy innego nie uczynił. A tak możemy mu co najwyżej postawić zarzut, że być może nie orientując się dokładnie w stopniu skomplikowania rzeczywistości, rzucił pewną obietnicę, której dotrzymać nie może, a ludziom bardzo na tym zależy. I sprawy gospodarcze, naprawdę, wierzcie mi państwo, to są niesłychanie trudne sprawy. Z kolei adwokaci broniący tak zwanych podejrzanych w sprawach gospodarczych bardzo dobrze wiedzą, jak się w tych sprawach bronić. W tych sprawach akurat sprawiedliwość jest nierychliwa, często w ogóle się rozmywa. Zapytam maluczcy tylko szybko sprawiedliwość jeszcze otrzymują. Inaczej, czy pan prezydent obiecuje więcej niż może, czy może więcej niż obiecuje? Ja myślę, że jeśli miałbym na to trudne pytanie odpowiedzieć, to bym powiedział tak, że być może pan prezydent tu i ówdzie obiecał więcej niż może w rzeczywistości.
On cały czas próbuje z parlamentem dyskutować i z rządem i z partiami politycznymi na temat modelu ustroju w Polsce, sugerując, że powinien być prezydencko-parlamentarny, czyli więcej władzy dla prezydenta, więcej odpowiedzialności wtedy. No ale partie polityczne w takim systemie zainteresowane nie są. Ale póki co mamy ustrój zdecydowanie parlamentarny, napisaną ustawę parlamentarną przez poprzedni parlament dla nowego parlamentu i demokracja to kilka ustaw gwarantujących prawo do paszportu, wolność dla prasy, niezależność dla samorządu. Czy w tym nowym ustroju, czy w tej nowej większości widzi pan dla tych demokratycznych ustaw jakiekolwiek zagrożenie? No ładnie pan zdefiniował demokrację, można ją na różne sposoby definiować. Jest znane też powiedzenie, że to jest najgorszy z ustrojów, tylko niczego lepszego nie wynaleziono. Proszę pana, no większość jaka jest, każdy widzi właściwie i ta większość powołuje się całkiem zasadnie na to, że w demokratycznych wyborach została wybrana i na to żadna siła nic nie poradzi. Czy upatruje zagrożenia dla demokracji? Nie bardzo właściwie tak na dobrą sprawę, bo z jednej strony można powiedzieć tak, że liderzy SLD to są przynajmniej chcieliby być cywilizowanymi socjaldemokratami, akceptowanymi przez Zachód i nie noszącymi na plecach bagażu przeszłości. PSL, partia chłopska, może jest troszeczkę bardziej tradycyjna, może jest bardziej przywiązana do pewnego centralizmu, do tego, żeby zabiegać przede wszystkim o pieniądze i o stołki, ale to taka jest pewnie jej natura. Też się w demokracji chyba odnajduje jako tako. I ja myślę, że to jest wszystko normalna rzecz. Jest coś w rodzaju takiej restauracji ludzi dawnego systemu, nie dawnego systemu, tylko ludzi dawnego systemu z bardzo prostego powodu, że ekipy posolidarnościowe ludziom się jawią, przynajmniej dużej części ludzi, jako niesłychanie amatorskie i teraz już dość łatwo winić właściwie rządy posolidarnościowe za ten bałagan, który jest, co zresztą premier Pawlak już wprost gdzieś kiedyś powiedział i tylko dokończę. Restauracja na takiej oto zasadzie, że ludzie mniemają, że może ci, którzy mają trochę doświadczenia z przeszłości, po prostu cokolwiek więcej wiedzą. Panie ministrze, przez 15-16 chyba lat był pan szeregowym członkiem Stronnictwa Demokratycznego, satelickiej partii PZPR-u. Czy patrząc z perspektywy na to, co się dzisiaj dzieje, na przejęcie władzy przez PSL, dziedzica w jakimś sensie ZSL-u, nie ma pan wrażenia, że odtwarza się układ towarzysko-polityczny właśnie tych minionych 15 lat, minionych w ogóle 35 lat pewnego pokolenia władzy w naszym kraju? No o tym mówi opozycja dość wyraźnie, ludzie, którzy lepiej wiedzą. Ja w istocie co do SD, to ja byłem tak mało zaangażowany w to SD, ja w ogóle nie mam duszy człowieka partyjnego, jakby samotnie sobie idę, czy samodzielnie przez życie. Więc ja tutaj żadnych kolegów nie mam, ani ich nawet nie znam. Natomiast no tak mówią ludzie i ludzie, którzy wiedzą, że wracają jakby dawni, różni ludzie z dawnych układów. Tu i ówdzie ja to widzę też, bo o tych ludziach słyszałem, mogę dać przykłady, no ale czy przykłady jednostkowe świadczą o procesie, trzeba by zapytać kogoś, kto lepiej wie. 2079-11, 2057-53, halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie profesorze, ja chciałabym zadać panu pytanie. Czy pan zdaje sobie sprawę, że pan przynajmniej dwukrotnie skompromitował pana prezydenta? Pierwszy raz to w konsekwencji pan prezydent panu ufa ze względu na pana tytuł naukowy, ze względu na pana w konsekwencji specjalizację, jaką jest prawo. Pan radził prezydentowi częściowe łamanie prawa. To jest bardzo, że tak powiem, kompromitujące dla prezydenta, który panu w konsekwencji zaufał. Druga sprawa, w przypadku profesora Rosackiego. Proszę pana, czy przypadkiem tu też nie jest taka sprawa, że prezydent panu ufa, wierząc w pana Kinderstube i w tym wypadku się pomylił. Dlatego, że to prezydent jako najwyższa osoba w państwie ma prawo wezwać kogo tylko chce przez swoje oblicze, również profesora Rosackiego, również z końca świata. Natomiast nie każdy, proszę pana, ma prawo prosić o audiencję. Także jest to w tym wypadku też odejście, że tak powiem, od dobrej rady, jaką pan jest winien prezydentowi, który panu po prostu zaufał. Dziękuję. Tak, no więc mogę powiedzieć tylko tyle, że każdy popełnia błędy. Ja nie jestem automatem, robotem, mogę się pomylić. Natomiast powiem uczciwie, mam takie przekonanie, może błędne, że przez 2,5 roku mojej pracy u pana prezydenta nikt nie zarzucił
prezydentowi, a może mocniej, nikt nie udowodnił prezydentowi naruszenia prawa i to jest rodzaj satysfakcji. Pewne prawne decyzje czy pewne akty prezydenta mogą być dyskusyjne, nikt dotychczas nie udowodnił, że one były sprzeczne z prawem. Prezydent moim zdaniem prawa dotychczas nie naruszył i nie naruszy nigdy, bo on prawo szanuje. Być może moja jakaś wina jest w tym, że ja może nie chodzę za prezydentem i nie nudzę go, że ma być twardym legalistą, że po prostu dura lex sed lex, ale ja mam jakby... Ale pan nie jest twardym legalistą. Nie jestem twardym legalistą, ja mam nieco, ja troszkę miałem przygotowania socjologicznego. Ja patrzę na prawo funkcjonalnie. Już kiedyś to mówiłem, że ja interpretuję prawo troszkę na sposób amerykański, taki, czy może angloamerykański, nie na sposób niemiecki. No. Czy w sprawie aborcji, kary śmierci powinno zostać rozpisane referendum? W moim przekonaniu w takich sprawach nie powinno być referendum. Wie pani, paradoksalnie przykłady wskazują, że społeczeństwo opowie się za karą śmierci. I tak bywało. W RFN-ie, proszę pani, zniesiono w 1949 roku karę śmierci. Wiem, że dopiero w latach 80. minimalna większość społeczeństwa zaakceptowała zniesienie kary śmierci po prawie 40 latach. I społeczeństwo się opowie prawdopodobnie za prawem do aborcji. Takich pytań nie dawałbym w referendum, bo to są... Bywało tak, że parlamenty wielu krajów na przykład znosiły karę śmierci wbrew mniemaniu opinii publicznej, już w sprawę aborcji wchodzić nie będę. To są sytuacje zbyt drastyczne i zbyt trudne, żeby opinia publiczna tutaj, żeby można było całkowicie polegać na opinii publicznej. Często się wbrew opinii publicznej pewne rzeczy robi na odpowiedzialność parlamentu i tych rządzących w danym momencie. Panie ministrze, Jarosław Kaczyński twierdzi, że działając tak jak działa, pan prezydent powinien budować sobie zaplecze polityczne, czego robić nie chce lub nie potrafi. Dlaczego w takim razie klęską skończył się ogłoszony przez pana równo rok temu tak zwany BBWR? Czy to miało być takie zaplecze polityczne? Ja bym nie powiedział przede wszystkim, że to była klęska. Klęskę poniosły partie, na przykład centroprawicowe, i klęskę poniosła Solidarność, nie mieszcząc się w 5-procentowym progu. Natomiast BBWR, takie pospolite ruszenie jakichś ludzi zwołanych w ciągu 2 miesięcy, wszedł do parlamentu, proszę pana. To jest, to, jeśli tak to zestawiać, to na pewno nie jest klęska. Natomiast jest to sukces mierny, to prawda, albo niewielki. A czy jest to w takim razie sukces dyskontowany, bo od roku nie słyszę, żeby się działo tutaj specjalnie wiele. Nie wiem również nic o pańskiej roli w BBWR. Proszę pana, chyba nie jest nadmiernie dyskontowany. To znaczy, pan prezydent po początkowym jakby znacznym przypływie popularności dla BBWR-u, pamiętam, że sięgało to 20%, ale później w miarę jego trwania jakby to całe pospolite ruszenie się kruszyło przez to, że i media, i partie polityczne bardzo wrogo traktował ten BBWR, tudzież sam pan prezydent w pewnym momencie chyba trochę zwątpił. No jest to stowarzyszenie BBWR dość widoczne na scenie politycznej, no ale ono jest za słabe, żeby być dla prezydenta, powiedzmy, takim zapleczem jak goliści dla generała de Gaulle'a w okresie jego potęgi. Panie ministrze, mówiliśmy o powrocie pewnych cech starego układu. Stary układ polityczny to między innymi kontrasygnata Komitetu Centralnego na decyzji rządowej. Czy Polsce potrzebna jest dwuwładza? Jakie funkcje w związku z tym pełni Kancelaria Prezydenta? Czy o taką kontrasygnatę się stara? Znaczy w jakim sensie dwuwładza? Rozumiem, że panu chodzi o dwuwładzę w obrębie władzy wykonawczej. To dokładnie. Znaczy prezydent kontra rząd. Tak. I ta kontrasygnata jest, decyzji. Jest rodzajem brania odpowiedzialności przez ministra bądź premiera za decyzję prezydenta? Nie, bo prezydent nie odpowiada przed parlamentem, nie odpowiada politycznie. Prona, instytucja kontrasygnaty jest rzeczywiście dość ciekawa i ona moim zdaniem może być na dwa sposoby interpretowana. W klasycznych gabinetowych systemach ona właściwie przenosi jakby ciężar decyzji na rząd, na premiera i na ministra, bo to właściwie oni to praktycznie decydują za pomocą właśnie tej kontrasygnaty. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że kontrasygnata jest obowiązkiem rządu, w związku z czym właściwie jest pewną formalnością, czyli tu znów, gdy chodzi o system prezydencko-parlamentarny, znów ciężar się przesuwa na prezydenta. Niemniej jednak kontrasygnata to będzie problem dyskusyjny. W polskich konstytucjach przedwojennych kontrasygnata była, w konstytucji francuskiej jest, nam się trudno uchylić od tej kontrasygnaty, natomiast instytucja w takiej postaci, w jakiej jest daleka od doskonałości, bo co mówiłem przy
pisaniu mojej konstytucji. Odłóżmy tę kontrasygnatę na później, bo nikt w Polsce od pół wieku na ten temat nie dyskutował w ogóle. I ona jest nieprzedyskutowana, stąd te różne niejasności, stąd pewne kłopoty, jakie są z kontrasygnatą, to się wyjaśni. Panie ministrze, czy droga procesowa jest skutecznym sposobem ochrony swego dobrego imienia? Pan wytoczył Janowi Parysowi proces za nazwanie pana współpracownikiem SB. Czy udało się panu już oczyścić i zlustrować? Proces jest w toku, więc no wie pan, jest taki obyczaj, prawnicy go znają, że jeżeli sprawa jest w toku, to właściwie na temat przedmiotu i samego procesu publicznie wypowiadać się strony nie powinny. I ja mogę tylko tyle powiedzieć, że ten mój proces, jak dotychczas, przebiega w sposób praworządny i nikt żadnych nadużyć nie popełnia, żadna ze stron, i ja nie mam potrzeby sięgania po jakieś publiczne wypowiedzi. Jeśli coś takiego się wydarzy, to może coś powiem. Natomiast bardzo trudne jest dochodzenie ochrony swoich dóbr osobistych w sądzie. Bardzo trudne i trzeba pamiętać o jednym, że ten, który dochodzi ochrony, jest narażony właściwie na eskalację zamachów na jego dobra osobiste i musi uzbroić się w żelazne właściwie nerwy i w straszliwą cierpliwość. To są w ogóle trudne sprawy i prawniczo i trudne dla sądu, a już w szczególności tak zwane sprawy lustracyjne są trudne do kwadratu. A teraz konkretnie, jak komentuje pan rezygnację ministra Kuleszy z pełnomocnika do spraw reform administracji publicznej? Czy reforma powiatowa, tak zwany drugi szczebel samorządu, miała być pańskim zdaniem wzmocnieniem urzędników czy osłabieniem rządu? No, tu jest kilka pytań w jednym. Ja powiem tak, że Michał Kulesza to jest mój kolega z wydziału. Ja zawsze ceniłem jego wiedzę i myślę, że nie stał się politykiem, bo każdy polityk słabnie, gdy chodzi o jego wiedzę. Ja jestem tutaj pewnie tego dowodnym przykładem. Ja czuję, że mój uniwersytecki akumulator się rozładowuje, bo to jest zupełnie inna służba niż praca uniwersytecka, to co mam. Ja takie miałem wrażenie, że poglądy pana profesora Kuleszy podzielałem. Jakoś, choć do końca nie miałem pewności, na przykład czy powiaty to mają być rządowe, czy samorządowe. I właściwie skąd się wzięło nagle dzisiaj, że koniecznie musimy mieć te powiaty. Być może za tym trzymała pewna historyczna tradycja, być może rzeczywiście trzeba je mieć, ale uczciwie panu powiem, że straciłem orientację w sprawach samorządowych i od tego mamy teraz przy prezydencie Radę do spraw samorządu terytorialnego, bardzo kompetentną. No i tu prezydent nie będzie jakby zdany na moje doradztwo nieszczęsne, tylko będzie ta rada. Jest ta rada, ona już te wszystkie sprawy śledzi. Ja wie pan, nie umiem tutaj. Pan pewnie więcej wie o tym. A czy ma pan pogląd na temat konfliktu pomiędzy prezydentem a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji? Z kim pan prezydent i tak naprawdę jest? Czy jest z publicznością, która chce telewizji wolnej od jakichkolwiek wpływów politycznych? Czy może z częścią parlamentu, który chciałby mieć wpływ rządu na środki społecznej komunikacji? Ja myślę, że to jest tak. Tak jak znam prezydenta, to z całą pewnością nie jest on przeciwko niezależności mediów w ogóle. On wysoko ceni czwartą władzę, z prasą się spotyka i z telewizją chętnie dużo mówi, nawet lubi właściwie, może nawet nadmiernie czasami lubi, ale jego stosunek do tejże czwartej władzy jest szczery i demokratyczny, znaczy on nie chce jej ograniczeń. Natomiast, proszę pana, pytanie powstaje takie, co to znaczy niezależność? Czy niezależność oznacza to, że powiedzmy szef jakiegoś organu, czy wręcz jednostki w telewizji może robić co chce? Bo to jest pytanie właśnie, co to znaczy niezależność? Nikt u nas w dzisiejszych czasach nie jest niezależny całkowicie. Każdy od kogoś jest zależny. Chodziło o to, żeby to nie przekraczało granic przyzwoitości. Prezydent w konflikcie z Krajową Radą w istocie powodował się czym? Tym, że on postawił tam jakichś ludzi swoich, niby ich nominował i z tymi ludźmi nie ma żadnego kontaktu i oni powiedzieli, panie prezydencie, nas to właściwie nic nie obchodzi, jesteśmy niezależni. I to nawet mocno niezależni, nawet do tego stopnia, że w ogóle z panem prezydentem nie porozmawiamy. To troszkę kurtuazji. Tutaj właściwie się wszystko jakby zaczęło przez brak kurtuazji. Wiele dużych konfliktów w Polsce może wynikać czasami z jakiegoś małego niedopatrzenia i naprawdę być może nie ma w tym winy prezydenta, a może pana przewodniczącego Markiewicza, a może pana Iłowieckiego, a może oni. Niezależność to nie może na tym polegać, że tak powiem, wchodzi się w konflikt z prezydentem. Jeśli taką przyjmiemy definicję niezależności, to
to byśmy powiedzieli tak, o, ten walczy z prezydentem, znaczy, że jest niezależny. To ja bym przestrzegał przed To chyba ważne zdanie na końcu, że wiele konfliktów politycznych wynika po prostu z braku kurtuazji. Kurtuazyjnie dziękuję za przybycie do naszej stacji, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień, a teraz konkretnie będziemy rozmawiali z Jarosławem Kaczyńskim. A więc za tydzień, godzina 15.15, 4 czerwca, a teraz konkretnie.